pomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Módlmy się. Boże, mieszkający w niedostępnej światłości, niebiosa najwyższe nie mogą Cię objąć. Ty nas napełniasz radością w setną rocznicę powołania biskupstwa polowego u Polsce. Przyjmij nasze dziękczynienie za dzieło tych, którzy położyli fundament pod wspaniałą budowlę kościoła wojskowego. Niech ta tablica będzie wyrazem naszej pamięci o arcybiskupie Achillesie Ratym, nuncjuszu apostolskim i późniejszym papieżu Piusie XI. Bogu sław, także nam, którzy ciesznością wspominamy Jego czyny, abyśmy sami byli złymi kamieniami tej budowli, którą Ty wznosisz mocą Ducha Świętego przez Chrystusa Pana naszego. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i wyrażam radość, że mogę przewodniczyć tej uroczystej mszy świętej stulecie powołania ordynariatu polowego w Polsce. Rozpoczyna ono obchody stulecia przywrócenia relacji dyplomatycznych między stolicą apostolską i Polską. Postacią bardzo ważną w tym kontekście staje się papież Benedykt XV, który uznał niepodległą Polskę i przysłał do niej swojego pierwszego nuncjusza w odrodzonej Polsce, arcybiskupa Achillesa Ratiego. Ten mój wybitny poprzednik odegrał ważną rolę ustanowieniu ordynariatu polowego i mianowaniu pierwszego biskupa polowego Stanisława Galla. Z naszą uroczystością łączy się papież Franciszek. Dlatego teraz proszę o odczytanie tekstu jego przesłania. Jego Ekscelencja ksiądz biskup Józef Guzdek, biskup polowy Wojska Polskiego, Warszawa. Jego świątobliwość Franciszek, poinformowany o jubileuszu stulecia biskupstwa polowego w Polsce, zaaprobowanego przez papieża Benedykta XV, dekretem z dnia 5 lutego 1919 roku, przesyła uczestnikom uroczystych obchodów szczególny dar pamięci, modlitwy i duchowej łączności. Święty Jan Paweł II, spotykając się z Wojskiem Polskim w Koszalinie podczas czwartej pielgrzymki do ojczyzny, przypomniał, że tradycje żołnierskie Polaków związały służbę wojskową z miłością ojczyzny, podkreślając przy tym, że duszpasterstwo wojskowe posiada w tym względzie doniosłe znaczenie. Utożsamiając się z tą myślą świętego papieża z rodu Polaków, Ojciec Święty Franciszek przekazuje na ręce księdza biskupa dla całej wspólnoty ordynariatu polowego uznanie za troskę i podtrzymywanie tej pięknej tradycji, która uwzględniając niełatwą służbę wojskową otwiera serca żołnierzy oraz ich bliskich na wartości wiary, możliwość ewangelizacji, katechizacji, zbliżenia do modlitwy i życia sakramentalnego. Wraz z wiernymi dziękuję Bogu za odrodzenie się ordynariatu polowego i nadany mu statut oraz uzgodnienie dotyczące opieki duszpasterskiej nad żołnierzami zapisane w konkordacie z 1993 roku.
Jego świątobliwość życzy, by duszpasterstwo wojskowe skutecznie wspierało żołnierzy i ich rodziny w poznawaniu Chrystusa i Jego Ewangelii, by pomagało im wzrastać w wierności wartościom, które chlubnie wyraża dewiza Wojska Polskiego – Bóg, honor, ojczyzna. Niech Bogu Rodzica Dziewica, zwycięska Pani, hetmanka i królowa będzie dla ordynariatu polowego, dla kapelanów oraz dla każdego żołnierza opiekunką i wspomożycielką. Wszystkim uczestnikom uroczystości jubileuszu stulecia utworzenia biskupstwa polowego w Polsce Ojciec Święty z serca udziela apostolskiego błogosławieństwa. Z Watykanu 21 stycznia 2019 roku podpisał Pietro kardynał Parolin, sekretarz stanu. Szanowny panie prezydencie, wszyscy uczestnicy dzisiejszej uroczystości pozdrowieni na początku tej mszy świętej przez księdza biskupa polowego, bracia i siostry. Spróbujmy na dzisiejszą uroczystość setnej rocznicy ustanowienia ordynariatu polowego spojrzeć w nieco szerszej perspektywie całych obchodów stulecia niepodległości Polski, które trwały cały miniony rok, a nawet niektóre uroczystości go poprzedzały. Trwają w tym roku i będą trwały, ponieważ to dochodzenie do państwa niepodległego, pełnego, wolnego trwało kilkanaście miesięcy, a nawet kilka lat. I w tym kontekście dopiero możemy pojąć i zrozumieć, jak wielkie znaczenie i wagę miało ustanowienie biskupstwa polowego. Kiedy patrzymy na te obchody stulecia i wspominane w poszczególnych uroczystościach wydarzenia roku 17, 18, 19, a nawet 20, to przede wszystkim podziwiamy ogromną determinację tamtych ludzi, którzy po 123 latach nie tylko, że nie utracili tego pragnienia wolnego państwa, ale byli do tego przygotowani i zdeterminowani, żeby o to państwo walczyć, wolne państwo, wolną ojczyznę, i byli przygotowani do tego, żeby tę wolność realizować. W tym kontekście trzeba popatrzeć i docenić na męstwo i ofiarę żołnierzy odradzającej się Polski, którzy pierwotnie walcząc na trzech frontach przecież mieli jeden wspólny cel – wywalczyć, odzyskać wolną, niepodległą Polskę. Trzeba podziwiać mądrość dowódców, trzeba podziwiać ich wielkie umiłowanie ojczyzny, ale trzeba także podziwiać wielką mądrość ojców założycieli II Rzeczypospolitej, niepodległej Polski, którzy miłość do ojczyzny stawiali tak wysoko, że nawet głębokie podziały polityczne, światopoglądowe między nimi nie potrafiły im przysłonić tego celu, dla którego potrafili mimo trudności wspólnie pracować, aby ten cel osiągnąć. I budzi podziw także to, jak ludzie ówcześni przygotowani mimo wszystko, mimo rozbiorów, do tego, by tworzyć struktury państwa, by tworzyć te instytucje, bez których państwo nie może funkcjonować. I tak powstawały niektóre już w roku 1917, jak chociażby Sąd Najwyższy, większość w 18, ale także w roku 1919. I w tym kontekście dopiero rozumiemy tę datę 5 lutego, kiedy papież Benedykt XV, mianując pierwszego biskupa polowego, otworzył i ustanowił biskupstwo polowe, ordynariat polowy na początku wolnej Polski, kiedy to wszystko się zaczynało. I dlatego dzisiaj tu jesteśmy, po to, by Panu Bogu dziękować za 100 lat tych wydarzeń, które sprawiły, że powstał ordynariat polowy zaraz u początku rodzącego się państwa. Dlatego
Dziękujemy Panu Bogu za decyzję Benedykta XV. Dziękujemy, jak tu wspomniano, za wielką rolę Achille Ratiego, najpierw wizytatora apostolskiego, a potem pierwszego po wojnie pierwszej nuncjusza apostolskiego, ale dziękujemy także za pierwszego biskupa polowego Stanisława Gala, który objął swoje pasterzowanie w wojsku w niezwykle trudnych czasach. Trwała wojna jeszcze na wszystkich praktycznie granicach Polski, powstanie wielkopolskie, powstania śląskie, wojna na wschodzie. Wszędzie tam byli żołnierze czekający na kapelanów. Wszędzie tam była potrzeba duchowego wsparcia, którą zapewniało i miało zapełnić ordynariat polowy, diecezja polowa nieco wcześniej powstała. Organizował te struktury powstającej diecezji polowej, starał się być tym człowiekiem, który łączy i który służy wszystkim, niezależnie od tego, w którym miejscu polski żołnierze się znajdowali, tej ówczesnej odzyskującej wolność i niezależnie od tego, jaką taką czy inną orientację, opcję wykazywali czy robili, był dla wszystkich żołnierzy i pod tym względem spełnił swoją rolę. Mądrość Achille Ratiego, który właściwie zdecydował i podsunął Ojcu Świętemu pierwszego biskupa, by się oparł wszystkim naciskom świeckim i kościelnym i wybrał Stanisława Gala, właśnie w tym się objawiła, że ten człowiek był człowiekiem i starannie wykształconym, i z wielkiej osobowości, i bardzo zdolny organizator, i tym się wykazał aż do końca pełnienia swojej misji, aż do roku 1933, kiedy został z tej funkcji biskupa polowego odwołany i stał się na powrót biskupem pomocniczym archidiecezji warszawskiej. Ta mądrość Achille Ratiego brała się chyba stąd, o czym powiedział dzisiaj w liście do nas kardynał Parolin. Mianowicie wzięła się z tych kryteriów, które w roku 1991 podczas wspomnianego spotkania z wojskiem w Koszalinie podał i pokazał prawie jak na dłoni papież Jan Paweł II Święty, kiedy powiedział zarówno do żołnierzy, jak i do kapelanów wojskowych i duszpasterstwa wojskowego te słowa na lotnisku pod Koszalinem, wtedy kiedy przemawiał do żołnierzy, że właściwym kryterium jest miłość do ojczyzny. Tym kryterium, które żołnierza i tym kryterium, które kapelana wojskowego i biskupa wojskowego kieruje do tego, żeby służyć. Służyć tym, którzy stoją na straży ojczyzny i nie ma innej motywacji pełniejszej, głębszej, większej, jak bezgraniczna miłość do ojczyzny. Wszystko inne jest wtórne i jakby dodane. I z tej miłości do ojczyzny rodzi się ta rozumiana mądrze propaństwowość i wojska, i żołnierzy, i kapelanów, którzy muszą uczestniczyć w tym kształtowaniu miłości ojczyzny, przypominaniu o niej, ale równocześnie uczestniczyć w tym kształtowaniu wiary, która otwiera na wartości. Wartości, które są niezbędne do tego, żeby służyć ojczyźnie, ale żeby kapelan mógł skutecznie i owocnie być dla wszystkich żołnierzy i służyć wojsku swoją posługą duchową, duszpasterską, ale także swoją posługą, chciałoby się powiedzieć, otwierającą na wartości, które płyną z wiary. To otwieranie na wartości w misji kapelana wojskowego jest czymś niezwykle ważnym i wiedział o tym doskonale papież Benedykt XV i wiedzieli o tym ci, którzy tworzyli wolną Polskę w roku 18, jak ważną rzeczą jest ustanowienie ordynariatu polowego. Ta wartość ofiary i poświęcenia należy do tych podstawowych wartości, na które otwiera duszpasterstwo wojskowe, na które to wartości otwiera kapelan wojskowy wtedy, kiedy przychodzi do żołnierzy. I właśnie o tych wartościach, wartościach duchowych,
ważnych u podstaw pracy kapelana i służby żołnierza, mówi nam dzisiaj Słowo Boże w mszy świętej, którą sprawujemy w katedrze polowej. Autor listu do Hebrajczyków każe nam popatrzeć na Jezusa. Na Jezusa, któremu obiecywano radość, natomiast przez krzyż zasiadł po prawicy Ojca. Taka była droga zbawienia naszego. Ze strony grzeszników tyle wycierpiał wrogości, a mimo to nas umiłował do końca, aż po krzyż, po to, by nas zbawić. I do nas mówi autor do Hebrajczyków takie znamienne słowa. Jeszcze nie opieraliście się aż do przelewu krwi w walce z grzechem i walce ze złem. Czyli czyni nam niejaki wytyk, że jeszcze nie. Opieraliśmy się aż do przelewu krwi. I myślę, że w tym momencie mogę powiedzieć, że do was, bracia żołnierze, i do was, bracia kapelani, także odnoszą się te słowa. Z tym, że możecie przy całej pokorze i przy całym uznaniu wielkości Pana Boga, możecie powiedzieć, przelew krwi w naszym życiu był. I to także w tym czasie, który się w Europie uważało za czas pokoju i czas spokojny. Przecież doskonale wszyscy wiemy i jesteśmy za to wdzięczni. W pewnym sensie jesteśmy dumni, że wyjeżdżaliście do Afganistanu, wyjeżdżaliście do Kosowa, do Iraku, do Afryki i bardzo często cierpieliście bardzo, ale także krew się lała często. I bardzo często kapelan szedł do was z posługą sakramentów, z posługą słowa, z posługą pociechy, ale także przychodził do was i do waszych rodzin, rodzin waszych kolegów z posługą, kiedy trzeba było kogoś odprowadzać, ponieważ to opieranie się było opieraniem aż do przelewu krwi. I to jest ta wielkość wasza, drodzy bracia żołnierze i drodzy bracia kapelani, którzy w tych dziedzinach jesteście razem i musicie być razem. I nawet jeżeli by ktoś wam próbował mówić, że kapelan w wojsku nie jest konieczny, to trzeba się powoływać nie tylko na historię wojen i sytuacji, w których byli kapelani zawsze razem z żołnierzami, ale trzeba się powoływać także na wydarzenia całkiem nowe, te, które miały miejsce 20, 10, a nawet 5 lat temu i mają miejsca i wy jesteście na to gotowi, żeby przyjąć posługę kapelanów. Jesteście gotowi na to, kapelani, żeby służyć i być z wojskiem. Tak jak był ksiądz Ignacy Skorupka i tylu innych wielkich kapelanów II wojny światowej i powstania warszawskiego. I tak jak są kapelani od 100 lat w Polsce, a także od prawie 30 lat odnowionego ordynariatu w roku 90, kiedy mianowicie ordynariat polowy wrócił na swoje miejsce i dobrze służył wojsku i dobrze służył żołnierzom, także właśnie i przede wszystkim w tej wielkiej duchowej posłudze towarzyszenia i bycia ze Słowem Bożym, sakramentami i zgłoszeniem i przepowiadaniem miłości, w której się miłość do ojczyzny, bo tylko ta miłość potrafi uzasadniać poświęcenie, ofiarę i trud. Gdyby się chciało zapytać, jaka może być jest najgłębsza motywacja tej miłości ojczyzny i tego poświęcenia i tej ofiary, jaką daje żołnierz i towarzyszący mu kapelan, to można tę odpowiedź znaleźć krótko w dzisiejszej Ewangelii. Tą odpowiedzią jest wiara. Wiara, która daje nadzieję. Wiara, która przywraca życie. Wiara, która daje siłę swojemu ludowi. Taka wiara, którą pochwalił Pan Jezus u tej kobiety, która z tłumu podeszła tak głęboko wierząc, żeby się dotknąć Jego płaszcza. Powiedziała, że będzie uzdrowiona i nie tylko nie została za to skarczona przez Jezusa, ale wręcz pochwalona, wielka jest Twoja wiara. I taką wiarę, jaką miał Jair, który zaprosił Pana Jezusa do swojej córki chorującej, a kiedy się dowiedział, że już umarła, chciał zwolnić Pana Jezusa z trudu,
A Pan Jezus mu mówi, nie rób tego, tylko wierz mocno, twoja córka będzie żyła. I tak się stało. Taka wiara jest podstawą posługi w kościele, taka wiara jest podstawą posługi kapelanów, taka wiara jest podstawą posługi także żołnierzy w ich misji odpowiedzialnej, pięknej i ważnej, za którą wam wszyscy dzisiaj dziękujemy. Bracia i siostry, w tej świętej Eucharystii dziękujmy Panu Bogu za te początki. Piękne, choć trudne. Dziękujmy Panu Bogu za 100 lat ordynariatu wojskowego w Polsce. Dziękujmy za kolejnych biskupów polowych, a nie było ich wbrew pozorom tak bardzo dużo. A więc dziękujmy za księdza arcybiskupa Stanisława Gala, księdza Józefa Gawlinę, księdza Sławoja Głudzia, księdza Tadeusza Puskiego, aż do dzisiejszego biskupa polowego, biskupa Józefa Gustka. Ale dziękujmy także Panu Bogu za całe polskie wojsko. Poczynając od żołnierzy szeregowych, podoficerów, oficerów, generałów i wszystkich, którzy w państwie odpowiadają za polskie wojsko. Dziękujmy za to, co czynią, bo to, co czynią, jest ważne i to, co czynią, jest wielkie. I właściwie daje się zamknąć w tych trzech słowach, które już dzisiaj wspominano. Bóg, honor i ojczyzna. Wszystko inne jest dodane. Jeżeli te trzy słowa motywują odpowiedzialność za ojczyznę, miłość do ojczyzny, Bóg, honor i ojczyzna, wtedy wszystko inne jest na właściwym miejscu i za to także dziękujemy i o to także modlimy się w tej świętej Eucharystii. Amen. Ekscelencjo, czcigodny księże nuncjuszu, a zarazem dziekanie Korpusu Dyplomatycznego Rzeczypospolitej Polskiej, czcigodny księże kardynale, eminencjo, czcigodny księże arcybiskupie, ekscelencjo, czcigodni księża biskupi na czele z księdzem biskupem, generałem kapelanem Wojska Polskiego, czcigodni księża biskupi kapelani, czcigodni księża, wielce szanowni panowie generałowie, panie i panowie oficerowie, żołnierze, najbliżsi polskich żołnierzy, wielce szanowni panowie ministrowie obrony narodowej i spraw wewnętrznych i administracji, wszyscy szanowni państwo ministrowie, wszyscy dostojni przybyli goście na czele z kombatantami, ludźmi, którzy walczyli z bronią w ręku za wolność Rzeczypospolitej. Wszyscy wielce szanowni państwo, dziękuję za to spotkanie niezwykłe, w niezwykłym gronie, słuchając słów wypowiedzianych przez księdza kardynała, słuchając słów wypowiedzianych wcześniej przez księdza biskupa, kapelana Wojska Polskiego. Patrzyłem w te karty historii, myśląc o kapelanach polskich, myśląc o naszych księżach, którzy służyli Bogu, ojczyźnie, ale i człowiekowi, żołnierzowi. Bo przecież kapelan nie idzie z żołnierzami po to, żeby walczyć z bronią w ręku. Kapelan idzie po to, by być z żołnierzem, służąc Bogu, służąc ojczyźnie, służyć człowiekowi. Jakże niezwykła i trudna rola,
jakże niezwykła i trudna służba. Jak wielu sytuacji, które jesteśmy sobie może nawet w stanie wyobrazić w stosunku do żołnierza, nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić w stosunku do kapelana, tego, który ma być tą ostateczną ostoją, ma nieść to duchowe i moralne wsparcie. Jakże trudno musi być słuchać spowiedzi żołnierza na froncie. Który przecież mówi często rzeczy straszne. Jakiś ciężar moralny trzeba w sobie nieść. Jakże wiele trzeba modlitwy. Ale z drugiej strony trzeba iść z żołnierzem do walki. Trzeba stać, biec pod kulami. Że wspomnę choćby wielką, symboliczną, legendarną postać księdza Ignacego Skorupki, który poległ pod Warszawą na linii frontu, pełniąc swoją kapłańską posługę wobec żołnierzy. Ale przecież nikt sobie nie wyobraża, że kapelan może powiedzieć, że się boi. Ale przecież nikt sobie nie wyobraża, że kapelan mógłby powiedzieć do żołnierzy: słuchajcie, boję się, nie pójdę z wami. Że nikt sobie nawet nie wyobraża, że kapelan mógłby odmówić żołnierzom posługi. Nikt sobie nie wyobraża chyba tego, że kapelan w najtrudniejszej sytuacji, kiedy żołnierze stoją i mówią: będziemy walczyć do końca, idziemy na śmierć, mówi: to ja, panowie, zostawiam was. Służy Bogu, ojczyźnie i żołnierzom. Taka jest rola kapelana. Ale przecież nikt sobie chyba nie wyobraża tego, że kapelan może odmówić i powiedzieć: nie, nie pojadę do tej kobiety, której mąż zginął, po to, żeby ją wesprzeć i być z nią w tamtej chwili, kiedy usłyszy, że straciła swojego ukochanego. I chyba nikt sobie nie wyobraża prawdziwie polskiego wojska bez polskiego kapelana. Bez księdza, bez tego, kto daje duchowe wsparcie. Kto jest w jakimś sensie tym przedstawicielem opatrzności, do którego można pójść, można się zwierzyć z najtrudniejszych rzeczy, z największych kłopotów i uzyskać wsparcie. Który zawsze powie: idź i czyń swoją powinność zgodnie z przysięgą, którą złożyłeś. I pamiętaj o drugim człowieku. Chcę z całego serca księdzu arcybiskupowi, księdzu biskupowi, generałom, kapelanom Wojska Polskiego i wszystkim księżom, biskupom, kapelanom i wszystkim księżom, którzy niosą tą posługę żołnierzom i funkcjonariuszom, z całego serca podziękować. Na wasze ręce, także przez ręce księdza arcybiskupa nuncjusza, serdeczne podziękowania, Bóg zapłać, w imieniu nie tylko wszystkich polskich żołnierzy jako najwyższy zwierzchnik sił zbrojnych, ale po prostu w imieniu Polaków, tych, na których straży bezpieczeństwa na co dzień polski żołnierz stoi. Chcę z całego serca podziękować za taką właśnie waszą posługę. Taką, o której mówiłem. Taką, jakiej inni sobie nie wyobrażamy, że mogłaby być.
bo zawsze była taka. I kapelan zawsze gotów był oddać życie za żołnierzy i z żołnierzami i za ojczyznę. I służyć do samego końca. Za to wam dziękuję z całego serca. I chciałem wam życzyć, żebyście zawsze mieli to wsparcie Ducha Świętego i wielką siłę i moc Ducha Świętego w sobie, żeby służyć polskim żołnierzom i ich rodzinom jak najlepiej. Żeby być kapelanami polskich żołnierzy, polskiego wojska w najpełniejszym możliwym tego słowa znaczeniu, nawiązując do najlepszych tradycji. Tych 100 lat tamtego pamiętnego 1919 roku, kiedy na powrót powstał ordynariat polowy i przez wszystkie te lata, kiedy polski ksiądz przy polskich żołnierzach był, czy to jako proboszcz parafii służył partyzantom, czy jako ten przy regularnym wojsku szedł, czy wreszcie służył funkcjonariuszom. Tej służby jak najlepszej, dającej także osobistą satysfakcję, z całego serca wam życzę, jeszcze raz dziękując za opiekę nad polskimi żołnierzami, za opiekę nad nami. Niech Pan Bóg i Matka Najświętsza zawsze także i ekscelencje, i księży, i ojców ma w swojej opiece. Szczęść Boże. Szczęść Boże wszystkim polskim żołnierzom. Jego ekscelencja ksiądz biskup Józef Guzdek, biskup polowy Wojska Polskiego. Czcigodny księży biskupie, mówiąc o stuleciu odzyskania przez naszą ojczyznę niezależnego bytu państwowego, trudno pominąć wkład Kościoła w wielkie dzieło niepodległości. Restytucja Rzeczpospolitej była czynem zbiorowym. Długi jest panteon Polaków, których historia zwykła nazywać ojcami niepodległości. Są wśród nich również kapłani. Odegrali oni ogromną rolę w ruchu narodowo-wyzwoleńczym i społecznym, a także w wychowaniu pokoleń w duchu patriotycznych i chrześcijańskich wartości. Nie można również pominąć ich zasług w odbudowywaniu ojczyzny powstającej z gruzów niewoli. Wówczas wielu księży wraz z odrodzeniem Wojska Polskiego wyraziło wolę pełnienia służby w żołnierskich szeregach. Dostrzegli potrzebę organizowania wojskowych parafii i stawiania kościołów oraz kaplic garnizonowych. Wiedzieli bowiem, że nie można zbudować silnego wojska bez duchowego wsparcia i nakreślania moralnych zasad. Setna rocznica powołania biskupstwa polowego w Polsce stanowi sposobność do przypomnienia jego historii, a przede wszystkim do wyrażenia wdzięczności biskupom polowym oraz kapelanom, którzy na przestrzeni dziesięcioleci nieśli żołnierzom posługę duchowną. Byli ostoją wiary, budzili nadzieję, dodawali odwagi, zaś słowami modlitwy pogrążeni w głębokim smutku żegnali poległych kolegów. Wśród więzionych żołnierzy, często łamiąc zakazy totalitarnej władzy, pełnili w ukryciu posługę duchową. Niejednokrotnie zapłacili za to życiem. Ich bohaterstwo oraz oddanie Bogu, ojczyźnie i bliźnim stanowią przykład, że nawet w najtrudniejszych warunkach można czynić dobro, służąc dziełu ewangelizacji. Korzystając z jubileuszowej okazji, pragnę z serca podziękować arcybiskupowi Sławojowi Leszkowi Głudziowi za odnowienie w suwerennej ojczyźnie ordynariatu polowego Wojska Polskiego. Słowa wdzięczności kieruję na ręce waszej ekscelencji, dziękując gorąco za zaangażowanie w duszpasterstwo wojskowe,
krzewienie patriotycznych postaw, a także za pielęgnowanie najlepszych żołnierskich tradycji oraz historii Polski. Szczęść Boże! Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Marek Kuchciński. Jest wiele poruszających świadectw zapisanych na pożółkłych kartach. Ale powstają te współczesne, dające do myślenia. Oto jedno z nich. Był na misji wojskowej w Iraku i w Afganistanie. Wojsko było jego pasją. Po zakończeniu służby wojskowej ciężko zachorował. Już na łożu śmierci zdecydował pojednać się z Bogiem i przystąpić do spowiedzi świętej. Postawił jednak warunek. Otworzę się jedynie przed kapelanem, który podobnie jak ja był na wojnie. Tylko taki potrafi mnie wysłuchać i zrozumieć. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim za udział w tej dzisiejszej liturgii. Za każde słowo, które jest odpowiedzią na pytanie tych, a po co ordynariat, a po co kapelan i po co wsparcie duchowe żołnierzy i funkcjonariuszy wielu służb mundurowych. Ta Eucharystia była pieśnią uwielbienia Boga i hymnem wdzięczności za ludzi, którzy zorganizowali przed 100 laty duszpasterstwo wojskowe. Ale była także dziękczynieniem za tych, którzy przez minione 100 lat podejmowali posługę kapelana. Obecność wszystkich zgromadzonych w katedrze polowej odczytuję jako wyraz przekonania o celowości i wielkiej potrzebie struktur duszpasterskich w naszej armii, ale także i wspierania wszystkich, którzy noszą mundur i składają przysięgę, że będą służyć Rzeczypospolitej. Biskupi polowi i kapelani wielokrotnie zdawali egzamin z wierności. Jak słyszeliśmy, towarzyszyli żołnierzowi na polu walki. A kiedy trzeba było, rezygnowali z bycia wolnymi i udawali się do obozów jenieckich, a wielu z nich połączył los w wojennej mogile, tak jak to było na wschodzie w Katyniu. Dla mnie i dla kapelanów dzisiejsza uroczystość jest wezwaniem do jeszcze gorliwszej służby Bogu i ludziom. Proszę o modlitwę za ordynariat polowy, abyśmy nigdy nie zawiedli tych, którzy liczą na pomoc duchową w czasie pokoju, a szczególnie w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Bardzo dziękuję.